Witajcie kochani, na końcu tego filmu będzie dogrywka z tym, jak Ceropegia wygląda na dzień dzisiejszy, bo minęło już dokładnie 11 dni od momentu, kiedy ją przestawiłam, przełożyłam. Ogólnie filmik na początku jest nagrywany na małym statywie, na krótkim statywie, potem go zmieniam na większy. Przepraszam. Myślałam, że tak będzie lepiej, natomiast odnoszę wrażenie, że jednak większy statyw jest wygodniejszy. Teraz już to będę wiedzieć. Zapraszam do oglądania. Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Będziemy dziś przenosić z ziemi do hydroponiki Ceropegia. O, proszę, tak ona wygląda. Nawet zrobiłam wam post na Instagramie i na karcie społeczności, że w Biedronce po 15 zł. Takie oto cudo. Jezu, ja pamiętam te czasy jak 60, 70, 100 zł nawet za Ceropegię. Oczywiście za dużo większą doniczkę, chociaż też nie zawsze. A teraz, proszę bardzo, Biedronka, 15 zł i gotowe. Od razu pomyślałam, że kurde, biorę ją. To była oczywiście jedyna doniczka, a szkoda, bo nie miałam porównania. Zdawało mi się, że wygląda ona mocno licho, zresztą tak jak sami widzicie, natomiast od was dowiedziałam się, że nie, że ta wygląda całkiem okazale, że były dużo, dużo gorsze jakieś tam byle co wystające z doniczki, więc faktycznie okej, cieszę się, że jest taka, no natomiast tak jak mówię, to była jedna, jedyna doniczka ostatnia, więc nie miałam porównania jak to wygląda, dlatego uznałam, że no tak dość lichawo, no nie? No i tak, przeniesiemy ją do keramzytu, bo jakby o to było mnóstwo pytań. Odkąd zobaczyliście, że ja mam Ceropegię i przeniosłam ją z ziemi do hydroponiki i jest ona w keramzycie, to pytacie jak. Więc jakby dzisiaj zrobimy to jak, umyjemy razem, tak jak zawsze, wsadzimy do keramzytu i no nie wiem, za miesiąc czy dwa... Zaktualizujemy oczywiście, jak ona wygląda, żeby nie było, że ja coś zrobiłam, to umarło, jakby i polecam, żeby dalej tak robić, co nie? Więc jakby mam szczerą nadzieję, że wszystko tutaj będzie w porządku. Już jestem świadoma tego, że będzie mnóstwo dłubania, bo to jest Ceropegia, to jest sukulent, to kurzonki, to są takie, jakby chciały, a nie mogły, więc generalnie, no, weźmy się za to. Dobrze, po wysypaniu z doniczki wygląda to właśnie tak, nawet tutaj widać jakieś korzonki, ja jej nie podlewałam, kupiłam w sobotę, dzisiaj mamy poniedziałek, więc no przyszła porka, żeby to właśnie ogarnąć, szczególnie, że ziemiurek z tego od cholery, Tośka oczywiście zajara na każdą z tych ziemiurek ze względu na to, że to jakaś muszka, prawda? Używam dzisiaj małego, krótkiego statywu, bo chciałam właśnie, żebyście może to lepiej widzieli, chociaż nie wiem jak to wyjdzie tak naprawdę, bo widzę, że chwilami tracę mocno ostrość. No ale dobra, zabiorę się po prostu za czyszczenie, a wam jakąś muzyczkę tu załączę. Ale chciałam wam pokazać, zobaczcie, jakie piękne bulwy, no w porównaniu z moim paznokciem. Wow, jeszcze mi się nie trafiła Ceropegia, żeby miała tak piękne bulwy. Coś cudownego. I tu kolejna, śliczne. Zobaczcie, powoli zaczynam rozdzielać ją na części pierwsze, że tak powiem, bo każda Ceropegia to jest taki właśnie osobny, no taka osobna łodyżka, prawda? Z bulwy oczywiście może wyrastać takich łodyżek więcej, no jak na razie udało mi się rozdzielić tutaj taką jedną, całkiem spoko ma korzonki, także porozdzielam dalej, no i przejdziemy do mycia.
No dobra, wstępnie oczyściłam z ziemi, teraz z wami, no mocno pobieżnie wydaje mi się, umyję tą ceropegię ile się da, resztę tak naprawdę dokończę pod kranem, jakby bardziej widząc co robię, no i też przy okazji później policzę ile tego tu jest, ale jestem zadowolona i te bulwki, zobaczcie jakie duże, no na ice. Dobrze, więc jak widzicie, tak to właśnie wygląda, nie jest to zbyt super umyte, ale za chwilę, tak jak już wcześniej wspominałam, zrobię to po prostu w kuchni, doczyszczę, tak wiecie, ile się da oczywiście, bo też nie chcę pouszkadzać tej roślinki. No tutaj jak widzicie, pływa troszkę listków, tak, troszeczkę korzonków, no nie jest najgorzej tak naprawdę, myślałam, że więcej ich podpada, no natomiast jest całkiem w porządku, tylko tyle, że trzeba ją domyć, więc ja ją domyję, tyle ile się da, żeby nie robić jej krzywdy i będziemy sadzić w keramzytku. No dobra, wróciłam po ponad 30 minutach męczarni. Naprawdę, mycie ceropegi to nie jest nic fajnego, a jeszcze w międzyczasie Tośka, widząc, że ja wyrzucam, jak mam czelność wyrzucać ziemię, w której przecież da się kopać i da się coś zakopać, jak ja śmiem to wyrzucać, wywróciła kosz na śmieci, w ogóle masakra. No dobrze, ceropegia została przeze mnie umyta w sposób taki, jak się dało tak naprawdę. Nie jestem super zadowolona. Zaraz wam to pokażę troszeczkę bliżej. No nie jestem super zadowolona, no ale nic na to nie poradzę tak naprawdę. Korzonki ceropegi są bardzo delikatne i wiecie, łatwo je pourywać. Niestety kilka mi też odpadło, więc jakby stwierdziłam, dobra, ja nie będę się z nią aż tak tutaj szorować. Najważniejsze jest to, że bulwki są czyste. Bulwek jest 11, tu jest na przykład podwójna, więc mega mnie to cieszy. No i tak, specjalnie ułożyłam to w taki sposób, czyli w miarę od największego do najmniejszego, żeby pokazać wam, że no, jakby mam tutaj różne kawałki różnej wielkości. I o ile takie długie są fajne, bo jest, że tak powiem, za co chwycić, po prostu można chwycić za, wiecie, za tą ceropegię, prawda? Ułożyć sobie bulwki równo i zakopać, o tyle tutaj no, nie ma za co chwycić tak naprawdę, więc ja mimo wszystko wsadzę wszystkie. I małe, i długie razem do jednej doniczki. Natomiast wy, jak macie chęć, no to rozsądnie będzie po prostu je sobie podzielić na dłuższe kawałki i krótsze kawałki, a potem po prostu, kiedy wiecie, już ceropegia się ogarnie i zrobi też korzonki hydroponiczne, połączyć sobie te dwie doniczki w jedną i jakby będzie wtedy wam wygodniej, natomiast ja lubię hardcore, ja jestem atechniczna, więc uwielbiam takie wyzwania, połączę całą całość. Całą całość będę wkładać w taką małą doniczkę, to jest chyba 9? Tak. 9, o, oczywiście nie widać, tak, 9, więc będę wkładać właśnie w taką małą doniczkę, wydaje mi się, że powinna być wystarczająca do tego, jako osłonkę mam po prostu taki, że tak powiem, krótki pojemniczek, będzie mi po prostu zdecydowanie wygodniej. Tutaj obok w konewce mam już przygotowaną zalewkę Panoramixa, ale taką, wiecie, wersję ubogą, że tak powiem, to jest po prostu woda i sam Super Thrive i na razie tak, ona będzie sobie po prostu w tym stać. Przy okazji też korzonki się w to odmoczą i tak dalej, no wiecie, taki wstępniak, że tak powiem, dla niej. Nie będę jej mieć w metodzie prysznicowej, ale można by było, więc jakby wiecie, sposób, jaki później się nią zajmiecie, to już zależy od was. Jak sprawdza się wam metoda prysznicowa, to tutaj w ceropegii też się ona sprawdzi, tylko trzeba brać pod uwagę, żeby nie przelewać, broń Boże, codziennie, tylko nie wiem, co trzeci, czwarty dzień, może nawet co piąty, no bo to jest mimo wszystko ceropegia, tak? Nie chcemy tych bulw, wiecie, stłamsić, prawda? Nie chcemy, żeby zaczęły gnić, czyli wiecie, tak samo jak na przykład z alokazją, tak samo tutaj właśnie z ceropegią, trzeba po prostu zastanowić się nad tym, co robicie, więc jakby w metodzie przelewowej ok, ale nie codziennie. Dobra, koniec tego pitu.
Ach, Boże, nie chcę, ale muszę. No dobra, zaczynam po prostu od tego, że muszę sobie to jakoś ułożyć w ręku. I najlepiej ułożyć to sobie w ręku tak, żeby bulwki, o, były po prostu na tym samym poziomie, żebyście wiedzieli, gdzie one są, a nie, że jest jedna wyżej, że druga jest niżej, o. Tak, więc staram się sobie to jakoś ułożyć i już nie jest lekko, a jeszcze muszę zwracać uwagę, czy widać to w kamerze. Noise. Dobra, teraz te krótkie. Oj, oj, oj. Na co mnie to było? Na co mnie to było? Dobra. O, tu jest trochę dłuższy. A widzicie? Może ja przesunę statyw. O, dobra, tu jest trochę dłuższy. To jeszcze pójdziemy z takimi właśnie dłuższymi. Ten jest jeszcze trochę dłuższy. Okej, no skupiam się strasznie na tym, co robię i znów nie gapię się w kamerę, czy to wszystko widać. Mam nadzieję, że widać. No ale to akurat nie jest nic skomplikowanego. Trzeba je po prostu ułożyć tak, żeby te bulwki były po prostu, wiecie, w miarę w jednej linii, prawda? Nie musi być to idealnie od linijki, ale żeby, no nie było tak, że wiecie, że jedna jest na samym dole, a druga na samej górze. No nie ma to wtedy tak trochę sensu. Dobra. Jeszcze tutaj. Tu korzonki na dół. Dobra. No i tu zostały mi dwa takie malutkie kruciaczki. Jezus, jak to tutaj dołożyć? I jeszcze to wszystko trzeba będzie zasypać. Dobra, to tutaj. O, i ten podwójny akurat. No dobra, to ja go złapiemy jakoś tak może tu. Dobra, jakoś to mam. O, Jesus, wygląda to tak, więc... Wkładam to w doniczkę, może w samą. O tak. Po prostu wkładam to w doniczkę. Nie, jest jeszcze trochę zbyt krzywo. A nie, byłoby równo, gdybym ja jeszcze trzymała to trochę lepiej. No dobra, może być. Okej, więc znowu wracając, znowu wkładam to w doniczkę. Czego pewnie nie będzie widać zbyt dobrze, a może? Może jak jeszcze trochę statyw przekręcę? O, okej, no wybaczcie moją rękę, ale no muszę to po prostu trzymać. Okej, więc stawiam to sobie tak. Głową poza kamerą tam sobie się kładę prawie i sprawdzam, jak to wygląda i wygląda mi na to, że właśnie ten wypada. Dobra, żeby cię nie zniszczyć, ty mały karaczanku podwójny. To ciebie akurat wyjmę, bo nie chcę, żebyś mi tutaj zgnił czy coś. Dobra, tak mi odpowiada, więc palcem tutaj sobie przytrzymam, żeby mi to nie opadło niżej, żebym wiedziała, jak trzymać. Okej, i teraz tak naprawdę to, co zrobię, to ułożoną tą ceropegię o mniej więcej właśnie tak, czyli jak widzicie, ona nie jest po środku, jest jakby wyżej niż środek tej doniczki, prawda? Zasypię i sobie przygotowałam keramzyt i po prostu będę sypać. No słabo to widzicie, ja wiem, przepraszam. Ale bardzo ciężko byłoby mi to pokazać, jak to zrobić. Muszę trochę popuścić teraz palce, bo keramzyt nie wlazł mi tu w ogóle w tą stronę. A, to źle. No właśnie, no niestety, problem z ceropegią jest taki, że ona się siebie nie trzyma i słabo też ją trzymać rękoma. Dobra, coś tam się udało, teraz jeszcze sobie tutaj powkładam ten keramzyt. Ten, co mi powypadał. No i dobra, weźmy w takim razie kamerę trochę do góry i obczajmy to razem, jak to wygląda. Nie, Tosieńko, nie dla ciebie keramzytku, nie. Aha, tu mi bulwa trochę wyszła, ale to nic, zaraz ją przysłonię. Tak. Zasypię całą ceropegię, żeby nie było widać. No, dobra. Dobra, tu może być. A jak podniosę to?
O! No to zasadniczo też może być. No dobra, czyli się udało. Czyli teraz tak naprawdę pozostało mi rozplątać to tylko po to, żeby zawinąć to na górze. Po co? Po to, żeby ta ceropegia mi nie wypadła. Bo tak naprawdę listki ceropegii są dość ciężkie. Ja nie chcę, żeby ona już teraz mi, wiecie, kaskadą zwisała, tylko chciałabym, żeby ona jakoś w miarę zdążyła się tam, wiecie, zakorzenić tymi korzonkami, o, a nie żeby od razu już zaczęła mi tutaj chcieć spadać w dół. Na to przyjdzie jeszcze porka, że tak powiem. Jeszcze tutaj sobie dołożę trochę keramzytu. Bo kto bogatemu zabroni, nie? A keramzyt taki tani. Taki żarcik. Dobra. Dobra, może być tak naprawdę. Jestem całkiem z tego zadowolona. Udało się bez tego jednego, o prawda, małego pimpuszka, ale jego to ja po prostu dam w taką malutką doniczkę. Osobno, totalnie osobno. No widzicie, jaki to króciak. Ani go złapać, ani nic. Tak naprawdę on pewnie by został zakopany przeze mnie w tym keramzycie, ale tak naprawdę na tyle pędów, że tak powiem, odpadł tylko jeden, znaczy odpadł, no w zasadzie nie tyle co odpadł, co po prostu został nieużyty, ale zostanie użyty, nie martwcie się. Dobra, więc wezmę teraz sobie ten mój śmieszny pojemniczek. O, okej, okay. I pokażę Wam, że ja tutaj po prostu wleję tą moją miksturkę Panoramixa i wiem, że moje bulwy są trochę powyżej połowy doniczki. Wiem, bo sprawdzałam, więc tak sobie na bogato na razie wleję, no powiedzmy z tyle. Niech ja sobie zerknę poza kamerą, jak to jest. No, może być. Może być, nie jest najgorzej. Jeszcze Was trochę podniosę do góry. O, żeby to było widać, widzicie? Całkiem sporo wlałam, tak? No, ale wiem, że moje bulwki są powyżej połowy, tak? Więc nie powinnam ich, że tak powiem, tam udusić ani utopić. Nie powinny też mi podgniwać. Jak widzicie, tutaj nawet... Czy to będzie widać? O, widzicie? Nawet na dole są korzonki, więc fantastycznie tak naprawdę. O, tak to właśnie wygląda, tak to się właśnie prezentuje. Udało nam się. No i tak jak mówię, to nie jest, że tak powiem, wszystko, bo będę tą ceropegię Wam aktualizować, żeby nie było, że zrobiłam, tak, że tutaj pokazałam, a jednak to nie działa. Wiecie, ja w taki sam sposób czyściłam swoją pierwszą ceropegię, której już z nami nie ma, bo zjadł ją wełnowiec na moje własne głupkowate życzenie. Tak, niestety nie zauważyłam, że ten wełnowiec wlazł mi na ceropegię, a on bardzo skrzętnie na nią wlazł, bo pod każdy listek. On był, wiecie, pod każdym po prostu listkiem. No właśnie, więc chcąc bardzo ceropegię, kupiłam tą drugą, czyli tą, którą znacie. O, o tą tu, tak? Tą, którą znacie przez no, już bardzo długi czas. I ją myłam w taki sam sposób, tak? Czyli też nawet tam za bardzo się nie przejmowałam tymi korzonkami, żeby jakoś super domywać. Głównie skupiałam się na bulwkach. No i tak naprawdę, no cóż, mam nadzieję, że ta numer 3, którą przenoszę z ziemi do hydroponiki, żyć będzie, no ale właśnie, żeby nie być takim, wiecie, gołosłownym, zaktualizujemy sobie, jak ona wygląda, no nie wiem, za miesiąc czy za dwa. No powiem Wam szczerze, że tak jak sobie patrzę na ilość i na wielkość tych bulwek, to jestem w szoku, bo ta ceropegia, o, ta tutaj, którą znacie, to jest wariegata, tak wiem, nie wygląda, ale tutaj akurat to już jest jej końcówka i nie ma aż tyle światła. W każdym razie, no, ona, jak i jej poprzedniczka zjedzona przez wełnowca, chociaż wtedy to była zwykła ceropegia, no to bulwki były malutkie, naprawdę to były maciumcie bulweczki, takie, wiecie, pyrdeczki takie, to ten keramzyt przy tej bulwce, to w ogóle ogromny jest, że tak powiem. Natomiast tu, wow, naprawdę wow, i to za 15 zł, 11 bulwek, naprawdę wow. Co prawda nie jestem przekonana do tego, co to jest za odmiana, trochę przypomina mi tę Silver Glory, ale nie wiem, tak naprawdę, wiecie, no to zapewne po prostu zwykła ceropegia Woody. Czy były inne? Nie wiem, bo jakby no to była jedyna, jaka była w mojej Biedronce, natomiast też nie rzuciło mi się w oczy na żadnej grupie facebookowej, żeby były jakieś inne, żeby ktoś się czymś chwalił innym, więc zakładam, że były tylko te. No ale wiecie, od biedy, jak nie ma się ceropegii, a chciałoby się jakąś zacząć, no to czemu nie? Za 15 zł? Nice deal.
Dobrze, w takim razie będziemy kończyć. Mam nadzieję, że filmik pokazał Wam, że jakby przekładanie ceropegii z ziemi do hydroponiki nie jest takie trudne. Rozumiem, że może być to problematyczne. No, naprawdę to rozumiem. Sami widzieliście, jak mi tu pokracznie szło, żeby w ogóle złapać tą ceropegię, więc wyobrażam sobie, że nawet i mycie jej, a potem wkładanie do doniczki, no nie należy do zbyt komfortowych. Natomiast, tak jak mówię, po co sobie życie utrudniać? Podzielcie ją sobie na dłuższe partie, na krótsze partie, tak? Łatwiej jest zebrać w kupę krótkie partie, bo wtedy możecie je sobie po prostu złapać jakby tak, prawda? Gdzie już tutaj długie, no nie będą miały gdzie wyjść, a długie po prostu przewiesić sobie tutaj przez dłoń, tak? Przez ten i wsadzić i też jakoś dacie radę, prawda? Więc jakby dla sprytnego nic trudnego, że tak powiem. Ja sprytna nie jestem, a jakoś się udało. No i tak jak mówię, zobaczymy się za miesiąc czy dwa z aktualizacją, jak ona się ma. Także życzę Wam udanego i sympatycznego weekendu i do zobaczenia w poniedziałku w Growboxie. Pa! A oto ta sama ceropegia, którą właśnie przestawiliśmy z ziemi do hydroponiki. Tak jak wspominałam na początku, minęło już 11 dni, no i zaczęła już tutaj nawet powolutku rosnąć. O, zobaczcie, tutaj również są nowe listki. Tutaj. Tu jest Tosiek, cały czas łazi, cały czas szpera. Tu są nowe listki, zobaczcie, tutaj są nowe listki. Więc tak ona właśnie... Oj, tu jest ile nowych listków, patrzcie. Tu ile nowych listków. Także jak widzicie, moja metoda trudna nie jest. Kwestia po prostu ułożenia tych bulwek, żeby były na tej samej wysokości, żeby ich nie zalać. A tutaj mamy tego takiego właśnie maluszka. Tego jednego, takiego osobnego. Wstawiłam go tu, jak widzicie, tutaj również mamy parę nowych listków i taki malutki dziubek. O tutaj, w tym miejscu. O tutaj, właśnie tutaj. Także jak widzicie, no nie jest źle. Wygląda to właśnie tak. Wszystko, że tak powiem, przeżyło, wręcz rośnie. Tak więc się nadaje. Moja metoda na oczyszczanie ceropegii. Tutaj też, jak widzicie, jest całkiem wysoki poziom wody. Troszeczkę opadł, bo tak jest dotąd. No ale jakby bulwki mam bardzo wysoko, więc mogę sobie na to pozwolić. No. Tak więc tak to się właśnie prezentuje po 11 dniach.